Ej, co to tutaj za zebranie? Cześć, duży Nunu. O czym rozmawiacie? Ach, zastanawiamy się, co robić. Słuchajcie, mojego synka przypadkiem nie widzieliście? Nie, ale już jakoś go długo nie widzieliśmy. To niedobrze. Ja też małego Nunu już dawno nie widziałam. My też. Ciekawe, gdzie ten mój synuś jest. Tutaj go też nie ma. Ej, i co? Widzieliście mojego synusia? Dalej go nie znalazłeś, Nunu? Nie wiem, ale my wyruszamy teraz na ten nowy plac zabaw. Z tym domkiem na drzewie. Może masz ochotę z nami tam pójść? Nie, nie mam czasu. Muszę mojego synusia znaleźć. Biedny Nunu duży. Nie może znaleźć swojego synusia. Może powinniśmy mu pomóc szukać. Okej, to chodźmy, zaczniemy szukać na placu zabaw. Dobry pomysł, chodźcie! Wow! Lala, jakoś to nie funkcjonuje. Troszkę jesteś za ciężka. Przytyłaś? Dipsy, jak możesz? Przepraszam, że takie coś się zapytałem, ale to nie jest przyjemność być tutaj cały czas na górze. Może ktoś z was mnie popchnie, żebym się pobujał. Ja może i bym cię popchnął, ale jestem tu na górze. O, słyszeliście to? To Nunu. On gdzieś tu musi być. Te odgłosy idą z góry. Nunu, jesteś tam na górze? Nunu musi być tam na górze. Widzę go. Tam on jest w środku. Nie wiem, czy damy radę otworzyć ten zamek. Odsuń się, Tinky Winky. Lala, przecież ty jesteś dziewczynka. Nie masz tyle siły, żeby to otworzyć. Ale Lali się przytyło. Przestań, Dipsy! I otwarte. Nunu! Dziękuję, że mnie uratowaliście. Przyszedłem sobie tutaj pobawić się i nagle te drzwi się zamknęły. Nunu, twój tatuś ciebie szuka. O, pewnie się martwi bardzo. Znaleźliście może mojego synusia? Mamy dobre wieści. Znaleźliśmy małego Nunu. O, super! Gdzie on jest? Tutaj jestem, tatusiu. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo się martwiłem. Wiem, tatusiu. Przepraszam ciebie bardzo. Ale przyszedłem tu się pobawić i nagle te drzwi się zamknęły. Dobrze. Najważniejsze, że już ciebie odnaleźliśmy.